Transurfing rzeczywistości z animą. Dzień piętnasty. Moim celem jestem ja sam. Ja wysyłam w świat miłość. Ona, odbijając się, wraca do mnie. Świat odpowiada mi wzajemnością. Jestem kochany, a co za tym idzie, jestem również zadowolony z siebie i zaczynam kochać siebie. Vadim Zeland. Co oznacza dla ciebie twierdzenie pokochaj siebie? A jeśli jest to po prostu najzwyklejsza w świecie troska o samego siebie, z lekką nutką zdrowego egoizmu? Jeśli rzeczywistość działa na zasadzie zwierciadła, to jakim cudem w odbiciu ma się wyrazić troska świata o ciebie, jeżeli sam siebie pomijasz, a twoje zadowolenie z siebie warunkowane jest oceną innych ludzi? Miłość do siebie to troska, uwaga i czas dany sobie bez wyrzutów sumienia i oskarżania się o egoizm. Co możesz zrobić dla siebie teraz? Co ci pokaże, że się o siebie troszczysz? Jeżeli jeszcze nie masz konkretnego celu w życiu, to uczyń celem troskę o siebie, swój rozwój. Zamiast obaw, niedowierzania, braku akceptacji, wybierz miłość i dziel się nią z innymi i sobą samym. To twój pierwszy krok do poczucia sensu i szczęścia w swoim życiu. Ty decydujesz, a świat przytakuje.